Dzisiaj witam się z Wami z jednej z najpiękniejszych miejscowości w Małopolsce. Landskorona oddalono jest zaledwie 36 km od Krakowa i 7 km od Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest ulubionym miejscem wypoczynku pisarzy, malarzy, artystów, którzy szukają natchnienia pośród pięknych krajobrazów i urokliwych drewnianych domków. W Landskoronie kawał historii, tradycji, a ponad Landskoroną wzgórze z ruinami zamku. Można by powiedzieć, że historia Landskorony, nie tylko oczywiście miasteczka, ale miejsca, gdzie już ludzie żyli, to prawie 1000 lat, bo archeolodzy odkryli ślady bytności tutaj ludzi już gdzieś na przełomie IX i X wieku. I oczywiście historia miasteczka drewnianego z piękną zabudową, która do dzisiaj jeszcze jest tu wokół nas. W tych urokliwych zabudowaniach drewnianych to się artyści zakochali. Tak, przynajmniej od 100 lat ci artyści zaglądają tutaj do willi, do pensjonatów, spędzają tu weekendy, ale oczywiście i szukają natchnienia do swojej twórczości. Także mamy tu plenery, ale i wiele imprez artystycznych. I w Landskoronie ty z anioły się mają. Właśnie, anioły też, choćby tutaj za nami jest rzeźba włoskiego artysty Enrico Muszczetry, Serce Anioła. Także ta rzeźba pasuje nam do, choćby do imprezy Anioł w Miasteczku. Powiat wadowicki to prawie 650 km2 powierzchni. W które miejsca w powiecie warto odwiedzić? Powiat wadowicki to jest jeden z ciekawszych zakątków Polski. Przepiękny, malowniczy, dla wielu nieodkryty. A wystarczy powiedzieć, że spośród 5 najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce, właśnie 2 są w powiecie wadowickim. Chodzi oczywiście o Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice. Miasto, w którym w 1920 roku na świat przyszedł Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Jakie tu mamy ślady obecności Karola Wojtyły? W tej bazylice został ochrzczony i przyjęty do wspólnoty kościoła papież Jan Paweł II. Do tej pory znajduje się tam ta chrzcielnica, przy której został papież ochrzczony, w lewej nawie. Jest też cudowny obraz w kaplicy świętokrzyskiej lub zabytkowa kamienica, w której na świat przyszedł Karol Wojtyła. W tej kamienicy obecnie mieści się Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest również papieskie liceum, szkoła, którą ukończył Ojciec Święty. Cały powiat to nie ino Wadowice, ale to jest i rozmaite miejscowości dookoła. Powiat wadowicki liczy 10 gmin i każda z tych gmin ma do zaoferowania turystom przebywającym do naszego powiatu bardzo wiele atrakcji. W Kalwarii jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc pątniczych, sanktuarium pasyjno-maryjne z przepięknymi dróżkami. Jest to również przepiękna zapora w Świnnej Porębie, którą można objechać dookoła, czy to na rolkach, czy na rowerze. Można też spacerować pieszo. Wspaniałe widoki na jezioro i na Beskid Mały i Leskowiec, ulubiony szczyt Karola Wojtyły. W Wadowicach Karol Wojtyła przeżył pierwsze 18 roków swojego życia. Jak ono wyglądało? To było życie zwyczajnego małego chłopca, później dorastającego młodzieńca, który wraz z kolegami uczył się żyć, kochać i być prawdziwie człowiekiem. Mówił Ojciec Święty, że tu, w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, kapłaństwo się zaczęło, szkoła się zaczęła, teatr się zaczął. Kiedy umarła mama, ojciec zaprowadził go do pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, pokazał obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej i powiedział: to jest teraz twoja mama. Także te pierwsze lata, a potem także lata szkolne i gimnazjalne, były czasem rozwoju, wzrastania w świętości, ale też w mądrości. A tutaj, w Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II, możemy podziwiać kolejne etapy całego życia naszego wielkiego świętego. Tutaj wchodzimy do muzeum i jak gdyby idziemy
za rękę z Ojcem Świętym przez całe jego życie. Od urodzenia aż do chwały nieba, czyli do kanonizacji. To 16 stref, które opisują całe życie Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II. W powiecie wadowickim w Beskidzie Małym mamy rozmaite urokliwe miejscowości. Między innymi Żyki, położone zaraz u stóp gronia Jana Pawła II i Leskowca. W Żykach pod Cornym Groniem cisza, spokój, dla turystów wytchnienie ze hej. Koło mamy piękny las, piękną łąkę, możemy tutaj wypoczywać, relaksować się, ale też uprawiać różne sporty. Mamy świetną bazę wypadową do uprawiania turystyki górskiej, rowerowej, trekkingowej. No to zaraz tu będziemy i zamaszerować tymi ślakami, ale na samą dole to dla turystów atrakcji Ceko ze hej. Oczywiście, mnóstwo atrakcji w postaci parku linowego, magicznej osady, a w magicznej osadzie jest też mini park linowy dla tych młodszych. Trampoliny, w okresie letnim rozkładamy zjeżdżalnię wodną. No, ale to zimą raj dla narciarzy i snowboardzistów ze hej. Ośrodek narciarski zlokalizowany na północnych stokach Beskidu Małego. A dlaczego mówię o północnych? Ponieważ tam jest taki specyficzny mikroklimat, dzięki czemu możemy jeździć bardzo długo. W tym roku na przykład jeździliśmy do kwietnia. A stąd dookoła można wędrować szlakami górskimi. Możemy dojść w ciągu około 25 minut do szlaku żółtego, którym dojdziemy znowu do szlaku czerwonego, a tym szlakiem czerwonym już bezpośrednio dojdziemy do Leskowca, do gronia Jana Pawła II. Fajnym miejscem też jest Potrójna. Jest takim miejscem, gdzie spina w trzy szlaki. Na Jaworzynę i na Przełęcz Kocierską, na Leskowiec przez Łamaną Skałę. W końcu my dotarli na wierch, groń Jana Pawła II, kapecko dystygno złot świeżył, ale już się przejaśnią i widoki przepiękne na świat. Dotarliśmy czarnym szlakiem z Rzyk Jagódek. Widzieliśmy kuźnię po drodze i właśnie tą drogą zawsze tutaj spacerował Jan Paweł II. No to teraz rzeszę pielgrzymów chcą tak samo tędy wędrować, ale jakby czasem kto nie dał rady tak kondycyjnie, no to ty jest wytycony dookoła szlak. Tak, jest wytyczony dookoła szlak. On się nazywa u nas serduszkowy. I to jest szlak dla mniej zaawansowanych, i dla starszych osób, i dla młodzieży, która niekoniecznie zna te tereny. To myślę, że to jest bardzo dobry szlak. A co tu jeszcze na groniu Jana Pawła II jest? Na groniu możemy zobaczyć drogę krzyżową. To w tej kaplicy msze święte co niedziela? Niestety nie co niedzielę, odbywają się tutaj tylko kilkanaście razy w roku na specjalne okazje. Kaplica też powstała na pamiątkę tego, że Jan Paweł II tutaj bardzo często wędrował, bardzo lubił tą górę i też umiłował ten teren. Od Cornego Gronia można nie ino pieszo wędrować szlakami górskimi, ale ty zi śmigać na rowerku ze hej! Cały dzień minął, wędrowaćmy powędrowali, trzeba w końcu coś ich zjeść. Oho, tu chyba coś ich dobrego dają do jedzenia. A, witam. No, cześć. No, taką pizzę, którą się nauczymy robić. Zapraszam cię tutaj. Ale gorąc od tego pieca.
Dobre, to jakie tutaj rozmaite te pizze są? Są różne pizze, ale dzisiaj zrobimy pizzę specjalną dla ciebie, czyli pizzę z oscypkiem, czyli twoje klimaty. No i czosnek jest. I czosnek, tak. To ja już tu bieram czosnek, zaraz obieramy czosnek. Obieramy. Ja się przygotowuję do swojej części. Ty, no ci powiem, że tu taki gorąc od tego pieca ze korawoską. Gorąc, bo piec jest opalany drewnem bukowym. Aha, no, no taki kaloryczny buk. Dajesz czosnek, ja dam teraz trochę kurczaka. A pasterska uciecha. Haha, mięso musi być. Musi być mięsko. I dopiec. I dopiec. Uwaga, żebym zębów nie wybił. Dobre, dobre. I siup. I siup. I pieczemy. I liczymy 2 minuty. Wyciągamy z pieca. Pięknie. A, widziałeś, no. Dominik. Pięknie, pięknie z pieczy. Widzieliście, kawał pizzy zrobiony, Beskid mały zdobyty. Tutaj nuda się nie udo, a ja się z nadziei z wami żegnam. Trzymajcie się, hej!